Temat: podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji. Moduł: infrastruktura logistyczna w procesie produkcyjnym. Temat: pojęcie infrastruktury. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wie Pani, na czym będzie polegać jej praca? Tak, mam zajmować się infrastrukturą techniczną. Czy wie Pani, co to jest infrastruktura techniczna? Tak, ale nie do końca. Infrastruktura techniczna to środki techniczne, sposoby ich użycia oraz systemy ich wykorzystania. A czy środki transportu zaliczamy do infrastruktury? Między innymi, infrastruktura składa się ze środków transportu i manipulacji, budynków i budowli magazynowych, opakowań oraz środków przetwarzania informacji. Czy mógłby mi Pan w skrócie objaśnić, czym jest logistyka? Logistyka jest to działanie, którego celem jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego przepływu surowców, materiałów produkcyjnych, towarów gotowych wraz z informacjami od miejsca ich wytworzenia do miejsca ich konsumpcji. Czego jeszcze dotyczą procesy logistyczne? Procesy logistyczne dotyczą również wszelkich działań związanych z utylizacją, naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Jakie czynności obejmuje transport wewnętrzny? Wyróżniamy następujące czynności, jakie obejmuje transport wewnętrzny. Przemieszczanie, czyli przewożenie i przenoszenie np. mebli. Przeładunki, czyli załadunek i wyładunek np. węgla. Inne manipulacje, na które składają się układanie, mocowanie, mierzenie, liczenie oraz sprawdzenie. Dziękuję Panu za wszystkie odpowiedzi. Teraz na pewno będę czuła się pewniej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.